Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 2 listopada 2022 roku na oficjalnym kanale telewizji Bielsat na YouTubie ukazał się film zatytułowany Na pewno zwyciężymy z pod tytułem Białoruscy ochotnicy szykują się do wyzwolenia Białorusi. No, i mamy tutaj opis tego filmu, w którym możemy przeczytać, że białoruska opozycja zaczęła poszukiwania w Polsce ochotników do, cytuję, walki zbrojnej z reżimem Łukaszenki. Walki zbrojnej z reżimem Łukaszenki. Mamy także odesłanie do artykułu na portalu telewizji Bielsat, no a cały krótki materiał filmowy, nieco ponad czterominutowy, link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu, pokazuje grupkę ochotników białoruskich, którzy no, ćwiczą się w taktyce wojskowej, w strzelaniu. Na, jak sami tutaj jak twierdzi telewizja Bielsat na terytorium państwa polskiego no, co warto oczywiście podkreślić telewizja Bielsat jest finansowana przez rząd polski co zresztą możemy na YouTubie także przeczytać bo jakby to jest obowiązek teraz zaznaczania tych, tych kanałów które są sponsorowane przez rządy i doskonale oczywiście wiemy że ta telewizja od 2007 roku od końca 2007 roku kiedy została powołana uruchomiona jest tak naprawdę Utrzymywane przez państwo polskie. Oczywiście ma wsparcie międzynarodowych donatorów. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie finansuje go Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale kanał doskonale wiemy, że jest częścią telewizji polskiej, że od samego początku to właśnie państwo polskie, rząd polski finansuje i jakby zapewnia egzystencję tej telewizji bez, bez tego, tego wsparcia. To no trudno byłoby w ogóle mówić o funkcjonowaniu tego, tego kanału. Ten kanał zresztą. Według, według publicznych danych w 2020 roku otrzymał ponad 200 milionów złotych dofinansowania z budżetu państwa polskiego, więc to nie są małe kwoty. Widać tutaj, że, że, że jest, to, jest to działalność no, czysto polityczna, czy geopolityczna, funkcjonowanie tej, tego, tego kanału. No i cóż, no. Warto zadać sobie pytanie, czy te informacje, które podaje telewizja Bielsa, czy podawanie w eter takich informacji, że białoruska opozycja poszukuje w Polsce ochotników do walki, cytuję jeszcze raz, do walki zbrojnej z reżimem Łukaszenki, czy to nie jest, czy, czy to jest w ogóle zbieżne z bezpieczeństwem państwa polskiego, z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym? Przecież doskonale wiemy, że te, te dane, które podał Ale, Aleksandr Azarał, Szef białoruskich emigrantów, którzy przebywają w Polsce, który 4 października mówił o tym, 4 października 2022 roku mówił publicznie o tym, że białoruscy ochotnicy mają wziąć udział w zaplanowanych operacjach specjalnych na terytorium Białorusi. czy znaczy nie jest to forma państwowego terroryzmu. Czy Polska w tym momencie udostępniając swoje terytorium do tego typu przygotowań, do przygotowań? Do walki zbrojnej na terytorium innego państwa, nie wpada właśnie w tę kategorię terroryzmu państwowego. Bez względu na to, jak jest w rzeczywistości, czy mamy do czynienia z pewnym. Mistyfikacją i pokazaniem że rzeczywiście, że, są, że jest tutaj kilkaset, czy nawet ponad tysiąc osób, które chcą uczestniczyć w różnego rodzaju no, działaniach zbrojnych, operacjach specjalnych, kolorowych rewolucjach, puczu, zamachu, możemy sobie nazywać to, jak chcemy. No, pytanie jest, czy, czy, czy to nie sprowadza na Polskę po prostu nieszczęścia, niebezpieczeństwa? Czy nie dajemy jako państwo w tym momencie wody na młyn dla rosyjskiej i białoruskiej propagandy, która może właściwie teraz mówić? no skoro telewizja finansowana przez rząd polski mówi o tym, że, że, że przygotowują się grupy zbrojne na terytorium Polski, które mają zmienić władzę na Białorusi, no to tak naprawdę grozi tutaj wojna, grozi interwencja z terytorium państwa polskiego. No to jest nic innego jak wspieranie białoruskiej i rosyjskiej propagandy, a także narażanie się na odwet, no bo odwet oczywiście może być różny. To nie musi być odwet zbrojny, ale chociażby po raz kolejny bomba Czyli bomba demograficzna, czyli ten, ta presja migracyjna. Wiemy doskonale, że chociażby samoloty z Turcji. Y coraz częściej lądują właśnie czy w obwodzie kaliningradzkim, czy mamy do czynienia z tymi samolotami z Bliskiego Wschodu, które lądują na Białorusi. Możemy się spodziewać moim zdaniem zimą kolejnych, kolejnego naporu właśnie nielegalnych imigrantów na granicę, na granicę Polski z Białorusią, Polski z Rosją. Pytanie, czy, niemo, czy, czy tego typu napięcie, które wzrasta między Polską a Białorusią także za pomocą no, właśnie telewizji Bielsat, która mówi wprost o przygotowywaniu takich grup zbrojnych, które mają, mają nielegalnie działać na terytorium Białorusi. W razie no. W razie, w razie potrzeby, czy w razie tych zaplanowanych operacji specjalnych, o których Azarał mówił, to jest, a przypomnę, że powiedział te słowa podczas spotkania Swietłany Cichanowskiej z diasporą białoruską w Warszawie. no Pytanie, czy tego typu działania nie mogą być formą kasus belli nawet, jak przyczyną wojny, czy przyczyną jakichś konfliktów granicznych. Ja osobiście uważam, że tego typu działania są działaniami Absolutnie niepotrzebnymi, próba tworzenia dywersji ze strony opozyc opozycjonistów białoruskich na terytorium Polski, próba tworzenia jakichś grup terrorystycznych, które mają być użyte w operacjach specjalnych na terytorium naszego wschodniego sąsiada, no, moim zdaniem podpada pod, terroryzm, pod, pod działalność terrorystyczną. Moim dzia zdaniem to absolutnie niepotrzebnie antagonizuje Polskę i Białoruś. Tego typu działania, zwłaszcza w sytuacji wojny na Ukrainie, jeszcze bardziej wzmacniają napięcie w regionie. Nope. Pytanie, komu to jest potrzebne i czy ktoś, kto podjął decyzję o udzieleniu parasola ochronnego tego typu działaniom na terytorium Polski, no bo niewątpliwie tego typu działania muszą mieć parasol ochronny ze strony służb specjalnych, czy one tak naprawdę nie są na rękę tym czynnikom decyzyjnym, które są zainteresowane w tym, aby napięcie w regionie rosło, aby no, rozszerzało się, a być może nawet osiągnęło pułap jakiejś, jakiej, jakiejś skali wojennej między Polską a państwem. Związkowym Rosji i Białorusi. Ja osobiście uważam, że tego typu działania są sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę.